Cześć, witam Cię na kanale Silver Star Inwestycje Kobiecym Okiem. Dzisiaj krótko o srebrze i... Dzisiaj w odcinku chciałabym odpowiedzieć na dwa pytania, które zadawaliście mi na konferencjach Cryptoverse i Art of Speculation, na których wielu z Was do mnie podeszło. Czy srebro jest tanie i jak monitorować jego cenę w odniesieniu do jakich wskaźników? Jak i skąd dowiedzieć się, czy srebro jest niedowartościowane, czy wręcz przeciwnie, jest to bardzo dobry moment, żeby sprzedać swoje walory inwestycyjne. A teraz jak odpowiedzieć sobie na pytanie, czy srebro jest tanie, czy drogie? Czy warto zainwestować jeszcze w ten metal szlachetny, jak i w jego starszego brata złoto? Na jakich czynnikach oprzeć swoje obserwacje, by jak najkorzystniej zrealizować zysk z inwestycji? I czy to w ogóle jest dobry czas na realizowanie inwestycji na metalach szlachetnych? Pierwszym najbardziej znanym wskaźnikiem, o którym często słyszycie na wszelkich kanałach YouTube, to Gold-Silver Ratio. Gold-Silver Ratio to nic innego jak cena złota liczona w uncjach srebra. Srebro sprzedajemy wtedy, im niższy jest współczynnik. Rekordowo w roku 2020 podczas tak zwanego czarnego łabędzia srebro było niedoszacowane względem złota, ogromnie niedoszacowane względem złota i można było za jedną uncję złota kupić 130 uncji srebra. Oczywiście mówimy tutaj o notowaniach na Comexie, czyli nie odnosimy się bezpośrednio do srebra fizycznego, tylko mówimy o tym, co dzieje się na notowaniach nowojorskiej giełdy. Dzisiaj nagrywam to 16 września, z samego rana Gold-Silver Ratio to 87,5. Zatem za jedną uncję złota notowaną na Comexie jesteśmy w stanie pozyskać 87,5 uncji srebra. Kiedy zatem powinniśmy, biorąc pod uwagę ten współczynnik, sprzedać srebro? Ano wtedy, kiedy ten współczynnik jak najbardziej maleje. Myślę, że dobrym poziomem, w którym powinniśmy się zacząć interesować sprzedażą naszego metalu, to poziom mniej więcej od 45 w dół. To jest dobry wskaźnik, jeśli chcemy pozyskać w jak najkorzystniejszej cenie złoto. Jeśli współczynnik Gold-Silver Ratio nam spada poniżej 45, to jest ten moment, w którym możemy jedną uncję złota pozyskać za stosunkowo małą ilość uncji srebra. Im niższy wskaźnik, tym korzystniejsza jest dla nas transakcja wymiany srebra na złoto bądź sprzedaży srebra do waluty fiducjarnej. Dzisiaj, tak jak widzicie na wykresie, Gold-Silver Ratio waha się w granicach 87,5, czyli możemy śmiało powiedzieć, że srebro jest tanie i niedowartościowane względem metalu szlachetnego, jakim jest złoto. Kolejny wskaźnik, na który warto zwrócić uwagę, to jest Dow to Gold Ratio albo Dow to Silver Ratio. Dwa wskaźniki. Jeden mówi o tym, ile uncji złota jesteśmy w stanie kupić za jednostkę indeksu Dow Jones, a drugi, ile uncji srebra jesteśmy w stanie kupić za jednostkę indeksu Dow Jones. I jeśli chodzi o Dow to Gold Ratio, to im niżej jest wskaźnik, tym droższe jest złoto względem akcji w Stanach Zjednoczonych. Jeśli wskaźnik jest w okolicy 7 do 5, to mamy złoto drogie względem akcji i możemy je upłynnić z zyskiem. Jeśli wskaźnik jest w okolicy 15, to akcje są przewartościowane względem złota i to dobra okazja, by złoto kupić. A jak na dzień dzisiejszy wygląda Dow to Gold Ratio? Dzisiaj ten wskaźnik to 18,62, czyli złoto również jest niedowartościowane względem akcji w Stanach Zjednoczonych i to dobra okazja, by je zakupić, bo jeszcze nie pokazało tendencji wzrostowej na wykresach w ostatnim czasie. Natomiast jeśli chodzi o Dow to Silver Ratio, minimum mieliśmy współczynnik 23 w latach 70., maksimum 2300. Dzisiaj jesteśmy na poziomie 1632, czyli srebro jest zwyczajnie bardzo tanie i niesamowicie niedowartościowane. Kolejną rzeczą, na którą warto zwracać uwagę raz na jakiś czas, to Google Trends. W wyszukiwarce Google jest takie narzędzie, które umożliwia nam monitorowanie zainteresowania danym aktywem inwestycyjnym czy daną rzeczą. Kiedy zrobi się głośno o metalach szlachetnych i ceny ich zaczną iść w górę, ludzie nerwowo zaczną szukać w internecie, jak można w to aktywo zainwestować i je nabyć. To jest związane z psychologią. Często gęsto inwestorzy decydują metaliczni, bardzo nie mający zwłaszcza wiedzy inwestycyjnej, lubią kupować te aktywa, które są sexy, o których jest głośno w mediach, o których się mówi, o których czytamy bądź słyszymy, że biją swoje rekordy cenowe. Wtedy odpala nam się efekt FOMO, czyli Fear of Missing Out, i boimy się, że pociąg z daną okazją inwestycyjną ucieknie i zaczynamy w pośpiechu przewertowywać internet. I najczęściej frazy, jakie będą się wtedy pojawiać, będzie inwestowanie w złoto, inwestowanie w srebro, jak kupić srebro, jak inwestować w złoto. Na Google Trends możecie sprawdzić, jak duże jest to zainteresowanie, wpisując konkretną frazę, i określa je skala od 0 do 100, gdzie im bliżej 100, tym większe jest zainteresowanie u licznych inwestorów. I ja sprawdziłam Wam dzisiaj, 16 września, jak wygląda hasło inwestowanie w srebro. Wpisując Silver Investing otrzymujemy 0. Wpisując inwestowanie w srebro po polsku otrzymujemy 0. Czyli ulica i inwestorzy detaliczni zupełnie dzisiaj nie interesują się srebrem. Natomiast ciekawą frazą, jaką wpisałam sprawdzając, jest cena srebra. I cena srebra już ma zupełnie inny współczynnik, bo dzisiaj jest to 42. Natomiast w momencie wybuchu konfliktu na Ukrainie i działań wojennych hasło cena srebra była na poziomie 100. Zatem łatwo możemy wyciągnąć wnioski, że wtedy, kiedy dzieje się niespokojnie na świecie, mamy do czynienia z wojną, z utratą również zaufania do instytucji finansowych, ale również z ogromnym poczuciem braku bezpieczeństwa, wtedy nasze preferencje inwestycyjne od razu kierowane są w stronę metali szlachetnych, zarówno złota fizycznego, jak i srebra fizycznego. O tym warto pamiętać i również monitorować tego typu sytuacje. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, chcąc odpowiedzieć sobie na pytanie, czy metale szlachetne są przewartościowane, czy być może są właśnie idealną okazją inwestycyjną, to przede wszystkim obserwacja czynników ekonomicznych, takich jak poziom inflacji. Przypominam, na dzień dzisiejszy jest to przynajmniej oficjalnie powyżej 16% inflacja, oraz stopy procentowe. Stopa referencyjna wynosi na dzień dzisiejszy 6,75%, czyli nadal mamy realnie ujemne stopy procentowe, dlatego że inflacja jest o wiele wyższa niż poziom stóp procentowych. To jest otoczenie ekonomiczne, które jest przyjazne metalom szlachetnym. Ale pamiętajmy, że metale szlachetne nie odpalają z dnia na dzień, kiedy jest niekorzystna sytuacja ekonomiczna. One, nawet patrząc na analogię z kryzysu 2008, potrzebują trochę czasu. Kryzys 2008 metale tak na dobrą sprawę odpalają w 2011 roku, czyli istnieje potrzeba upływu pewnego odcinka czasowego, zanim zobaczymy wzrosty. Kończąc przegląd tych kilku wskaźników i odpowiadając sobie na pytania, które zadawaliście mi na konferencjach. Tak, srebro i złoto fizyczne dzisiaj są niedoszacowane, niedowartościowane. Czy jest to dobra okazja inwestycyjna? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami, ale pamiętajcie, że kupujemy wtedy, kiedy coś jest nudne i kiedy nikt się tym nie interesuje, bo kiedy wszyscy zaczynają głośno mówić, jest zwyczajnie za późno, żeby zainwestować swój kapitał i zrealizować potem duże zyski. Ja osobiście uważam, że każdy dołek na wykresie jest bardzo dobrą okazją, żeby dotankować kilka uncji chociażby srebra, zwiększając tym samym swoją pozycję w tym aktywie inwestycyjnym. Ale oczywiście to nie jest porada inwestycyjna i każdy z Was musi sam odpowiedzieć sobie na pytanie, co w inwestowaniu jest dla niego istotne i w jakie aktywo chce zainstalować swój kapitał. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że te kilka wskaźników przysłuży się i będzie Wam pomocne przy monitorowaniu cen metali szlachetnych. Dużo dobra, najlepszości. Cześć!